Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Józef Wycisk. Dziś naszymi gośćmi są pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam Państwa. Oraz pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ubiegły tydzień przyniósł raport jednego z bardziej znanych polskich banków, raport, który oszacował wielkość wydatków, jakie powinniśmy ponieść, aby zrealizować cele zakładane przez unijny program Fit for 55. Czy te liczby pana przeraziły, panie pośle, czy nie? No pierwsze mówi pan unijny, ale Polska jest częścią Unii Europejskiej i założenia tego planu, tego redukcji zanieczyszczeń zostały wynegocjowane i zaakceptowane wcześniej już w 2020 roku przez pana premiera Morawieckiego. Dziwne to, że teraz dostajemy raport prawie po 2 latach, a jaki raport miał w roku 2020 premier Morawiecki, jakby wstępnie akceptując te założenia, dość ryzykowne, bo bardzo ambitne, powiedziałbym być może nawet zbyt ambitne do wdrożenia, żeby do 2030 roku się na tyle zmobilizować, żeby ta energia w Polsce była produkowana w sposób zielony, tak, żebyśmy oddychali czystym powietrzem, a ludzie mieli pracę. To wszystko da się pogodzić, ale potrzeba starań, potrzeba planu i potrzeba pieniędzy. Ani starań, ani planu w tej chwili nie widzę. I pani poseł Barbara Dziuk, czy te liczby są przerażające pani zdaniem? Te liczby są przerażające, natomiast ja myślę, że opozycja będzie nas wspierać w negocjacjach w Unii Europejskiej, a nie tak jak do tej pory po prostu negowała wszelkie dobre założenia, które przedstawiał premier Mateusz Morawiecki. Przecież to, co mamy obecnie w energetyce, w tej polityce międzynarodowej, to ma początek nie rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I tu naprawdę nie można zakłamywać rzeczywistości, tylko pochylić się, przyjąć to jako, że tak powiem, sytuację, do której państwo doprowadziliście i znaleźć wspólny mianownik dla Polski, a nie dla Europy, albo tym bardziej jeszcze dla rządów Niemiec. Zresztą widzimy, że ta polityka energetyczna tak naprawdę preferuje Niemcy, zachodnią Europę, państwa bogate, a kraje, które później wstąpiły do Unii Europejskiej, są dyskryminowane. Jak to się ma w kontekście zrównoważonego rozwoju, takiej troski o wspólne dobro państw europejskich? No, ja tu widzę niestety niezbyt dobre działania opozycji, tak delikatnie ujmując, jak nie działanie na szkodę Polski. Ja mam nadzieję, że taka życzliwość ze strony opozycji będzie i będziemy wspólnie przy wspólnym stole walczyć o polską rację stanu. Ja oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że należy walczyć ze zmianami klimatycznymi. Trzeba robić wszystko, co jest możliwe, aby osiągnąć jak najlepsze, jak najbardziej wysokie cele, ale właśnie trzeba robić wszystko, co możliwe. Czy nie wydaje się państwu, że jakby na czas kryzysu pandemicznego, na czas tej bardzo trudnej sytuacji, Unia Europejska, czy Bruksela, nazwijmy tak hasłowo, jest trochę za mało elastyczna w podejmowaniu różnych decyzji, że na ten trudny moment, nie wiem, pół roku, może i całego roku, należałoby jednak zastosować jakieś rozwiązania takie właśnie, powiedzmy, tymczasowe, panie pośle? Pierwsze, odnosząc się do tego, co powiedziała przed chwilą pani poseł, jeżeli pani zachęca do współpracy opozycję i zachęca do współpracy Unię Europejską, proponuję zmienić płytę, która brzmi: Unia jest B, opozycja jest antypolska, szkodzimy, przeszkadzamy, Unia walczy z Polską. Jeżeli chcemy współpracować, to musimy być dla siebie otwarci, już nie powiem mili, tak, ale chcieć się słuchać nawzajem, a nie zachęcać do współpracy, jednocześnie wyzywając i tą Brukselę i tą opozycję nieszczęsną od największej zarazy, jaka się w tej chwili w Polsce przydarza, bo nie jest to prawda, tak? Oczywiście moje zdanie na temat, co jest w tej chwili najgorszego w Polsce, jest zupełnie odmienne i nieudolne rządy są po prostu najgorsze. Natomiast musimy sobie powiedzieć, i to sobie już kiedyś powiedzieliśmy, tak? Chcemy transformacji energetycznej, chcemy czystą energię, chcemy
aby transformować i nasz region, i nasz kraj, żeby jak najwięcej energii było produkowane ze źródeł odnawialnych. No i żeby to się stało, musimy rozmawiać. W 2013 roku, gdy negocjowaliśmy pierwszy pakiet klimatyczny, dostaliśmy jako Polska potężne pieniądze na transformację. To był rok 2014. Na razie, jeżeli szukamy tych pieniędzy, to one trafiły do budżetu, do tej ogólnej jakby skarbonki i są rozdawane, przejadane na różne rzeczy, ale na pewno nie na transformację energetyczną, bo jeżeli cofniemy się 6 lat, jak rządy Prawa i Sprawiedliwości nastały, to w energetyce nie wydarzyło się nic, po prostu nic. I dzisiaj polityka klimatyczna to jedno, która napycha jakby budżet państwa, ponieważ ponad 20 miliardów złotych za zeszły rok wpłynęło do budżetu państwa, nie Unii Europejskiej, państwa polskiego. To rząd PiS-u dysponuje tymi środkami. A druga rzecz, która nam grozi, to czy w ogóle będziemy mieć prąd, ponieważ my dzisiaj, mając tak przestarzałe elektrownie, jakie mamy, nie budując nowych i zatrzymaliśmy w ogóle wiatraki, musimy prąd importować. My importujemy prąd z tych znienawidzonej Unii Europejskiej właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale panie pośle, wracając do pytania. To w ogóle by mogło braknąć prądu. No. Ale wracając do pytania, no wiemy, no że koszty emisji uprawnień, znaczy koszty uprawnień do emisji CO2, przepraszam najmocniej, no jednak powodują znaczący wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. Czy nie można na jakiś czas zrezygnować z tego instrumentu, nie wiem, na pół roku na przykład? Nie tak, wydaje się panu, że tu jest po prostu jakaś mało elastyczności? Też uważam, że przy tych cenach energii warto usiąść do stołu, ale żeby w Unii Europejskiej być słuchanym, to trzeba umieć z nimi rozmawiać, a nie tylko ich obrażać, krytykować i mówić, że wszystko, co dzisiaj, całe zło, jakie spada na Prawo i Sprawiedliwość, zaczyna się w Brukseli. Zepsuliśmy sobie relacje z Unią Europejską, nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej i stąd być może słuszne słowa pana redaktora, że warto byłoby z Komisją Europejską rozmawiać, tylko my przy tym stole jakoś nie siedzimy. Bo, dobrze, oddajmy głos. Oddajmy jednej głos pani poseł. Jesteśmy zapraszani, a z drugiej strony robimy wszystko, żeby tam nie iść. No. Panie pani pośle, poseł. Pierwsze co, to to, co pan redaktor pyta, bo trzeba mówić na temat, to uważam, że powinny być ten temat odłożony w czasie, pół roku. Zresztą nowa pani minister klimatu uznała, że pakiet 50-45 będzie zawierać rozwiązania odbywające się kosztem obywateli. I to wszyscy eksperci o tym mówią, a państwo z uporem twierdzicie, że to jest bardzo dobre. W ogóle nie negujecie. Jeżeli chodzi o głosowania w Parlamencie Europejskim, przyjmujecie narrację niemiecką i to jest niedopuszczalne, bo państwo reprezentujecie Polskę i państwo jesteście wybrani przez Polaków i tu trzeba zadbać o interesy energetyczne Polaków. A jeżeli pan mówi o, pan poseł mówi o tym, że to jest wina rządu PiS-u, no tak się składa, że te wszystkie umowy zostały podpisywane w trakcie rządów państwa i państwo powinni honorowo, podkreślam, honorowo podejść do tematu i współpracować tak, aby za koszty, które państwo żeście spowodowali, które obecnie są w Polsce, o tym mówią wszyscy eksperci. To nie, że ja zaklinam jakąś rzeczywistość, ale tak jest. Trzeba po prostu usiąść, rozmawiać i nie doprowadzać do sytuacji, żeby to miało duże oddziaływanie na gospodarkę. A póki co to rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmuje tarcze, które właśnie wspierają gospodarkę w zakresie energetyki, w zakresie cen gazu, a to naprawdę są bardzo duże koszty. A najgorsze jeszcze jest to, że tutaj w tych wystąpieniach państwa, bo ja sobie zadałam trud i wysłuchałam wystąpień opozycji na arenie międzynarodowej, no przykro stwierdzić, że państwo niestety nie mówicie głosem Polaków, tylko mówicie głosem przeciwnym, tak aby nakładać jakiekolwiek kary na Polskę, żeby rząd, dobry rząd do tej pory, który radzi sobie zarówno z pandemią, jak i z problemami energetycznymi, dobry rząd po prostu odwołać. Jak nie ulica, to za granicę. No panie pośle, jeżeli tak będziemy się traktować, no to jest niepoważne. I pan poseł? Pan poseł
generał Wojciech Saługa? Nie, no tak, tak sobie radzicie z pandemią, że w Polsce umiera statystycznie najwięcej ludzi w Europie. No to już nie są żarty. W ogóle nie podejmujecie żadnych działań z pandemią, a wycofanie się lekarzy z tej rady przy premierze, no to po prostu to jest skandal i taki cios, i takie po prostu obnażenie nieudolności tego, jak zarządzacie pandemią, że po prostu no, brak słów, to samo na siebie wskazuje, że eksperci... A państwo nam pomagacie. Nie potrafią z wami współpracować, bo po prostu w niczym ich nie słuchacie. Najwięcej ludzi umiera na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. I tak sobie radzicie właśnie z inflacją, raczej z pandemią. Z inflacją sobie w ogóle nie radzicie i tak sobie też nie radzicie, czy tak sobie radzicie, przekornie mówiąc, z energetyką. Mówi pani, że to Platforma podpisywała, wy już rządzicie szósty, za chwilę siódmy rok. Premier Ale to Morawiecki, są następstwa umów międzynarodowych. Premier Morawiecki w 2020 roku podpisał ten słynny Fit for 55. To nie ja, nie Tusk, nie nikt inny, tylko premier Morawiecki, będąc w Brukseli, zgodził się na ten bardzo ryzykowny plan. Mówiło się A, trzeba powiedzieć B. Dzisiaj raport PKO pokazuje, że potrzeba dużych miliardów złotych, może i bilionów, które przejadacie, ponieważ ten podatek, o którym pani mówi, ta opłata klimatyczna, to jest opłata trafiająca do budżetu polskiego. 20 miliardów ponad złotych w zeszłym roku zasiliło budżet państwa. Tym zarządza rząd, premier Morawiecki, minister finansów. Gdzie te pieniądze są? Na pewno ale... nie ma w energetyce. Nikt ich dobrze, i pani nie poseł? Widział. A teraz mogłyby być panie właśnie wydawane pośle, na ja myślałam, działania osłonowe, na niższe ceny energii, niższe ceny gazu, po to te pieniądze między innymi pani są na walkę ze smogiem, na wymianę kopciuków i tak dalej. I tak dalej. Pani poseł, proszę bardzo. Ale panie pośle, jakbym się miała skupić na tym, co pan teraz wypowiedział, to demagogię pan szerzy, którą słyszymy prawie codziennie pani poseł, na pracy, która jest, marcu, mija się z faktami. Teraz pani poseł. I proszę naprawdę mieć takie przemyślenie co do działań dla Polski, bo państwo nie reprezentujecie Polskę na arenie międzynarodowej, wręcz doprowadzacie do spraw konfliktowych, a niestety te wasze działania nie odnoszą takiego skutku, jak sobie zamierzyliście. A tu, jeżeli chodzi o właśnie działania dla przeciętnego Kowalskiego, dla gospodarki, są efekty i państwo tego nie możecie znieść. No jest mi bardzo przykro. No, ja myślałam, że tutaj pan poseł będzie bardziej sympatyczny, no, ale ta sytuacja, która miała miejsce w Jaworznie na konferencji prasowej, to po prostu pokazuje waszą kompetencję i wasze działania i to, do czego doprowadzacie. I tu jest mi bardzo przykro, że państwo nie widzicie w sobie błędów, tylko szukacie błędów w rządzących, którzy rozwiązują problemy codziennie, problemy gospodarcze, problemy społeczne, a państwo tylko chcecie przez taką politykę, taką narrację zakłamywania rzeczywistości, fake newsów, po prostu przekazywać informacje. No panie pośle, ja uważam pana za takiego poważniejszego rozmówcę, gdzie byśmy tutaj znaleźli nić porozumienia, a nie obrzucania się ideologicznie, bo to niczemu dobremu nie służy. Proszę ja państwa, liczę na roztrapność i rozwagę tutaj w tych kwestiach współpracy dla dobra Polski i rozwoju gospodarki. Proszę państwa, i w jednym zdaniu, bo niestety musimy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Czy jest możliwe wprowadzenie takich rozwiązań, które w krótkim okresie dadzą nam wszystkim oddech i spowodują, że jednak ten kryzys, nazwijmy go pokoronawirusowy, jakoś przejdziemy czy nie, ale tak w jednym zdaniu. Ja mówię oczywiście o rozwiązaniach dotyczących energetyki. Panie pośle. Panie redaktorze, ale mówienie, że to jest kryzys pokoronawirusowy, też jest nieuprawnione. Polityka energetyczna jest słabo związana z koronawirusem i drożyzna, która jest z koronawirusem. Tak, ale chodzi mi o to, że pewne rzeczy się ewidentnie nałożyły na siebie. Niekorzystnie nałożyły się na siebie, prawda? Tak, nadrukowano nieprawdopodobną ilość pustego pieniądza, który wywołał inflację. I stąd jest w Polsce drożyzna. Natomiast jeżeli chodzi o transformację energetyczną,
pieniądze, które Polacy płacą w rachunkach za prąd, które mają służyć transformacji energetycznej, są przejadane i to jest kolejny... Dobrze, i pani poseł? Żeby ten temat rozwiązać... Panie pośle, nie ma pan niestety racji, bo pieniądze dedykowane do energetyki... Sekundę. Pani poseł, na koniec jedno zdanie. Pieniądze, które są dedykowane do energetyki, są w energetyce. Umowy, które państwo zawarliście, niekorzystne dla Polski, teraz właśnie skutkują tym, co mamy obecnie. A najważniejsze jest to, że my nie spowodowaliśmy inflacji w całym świecie, tylko inflacja jest następstwem pandemii, tak jak mówił pan redaktor. No, trzeba się w tych kwestiach orientować. Ale w Polsce mamy niższą inflację niż w innych krajach europejskich. Dobrze, musimy kończyć o inflacji w najbliższym czasie. Pana argumenty są nietrafione. Pusty płot. Bardzo dziękuję. Dziś państwa i moimi gośćmi byli pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję pani poseł. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Oraz poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia, do usłyszenia. Radio Katowice.